Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze, a słysząc, że to Jezus z Nazaretu, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. W ubiegłym tygodniu słyszeliśmy, jak Pan Jezus zadał swoim najbliższym uczniom pytanie: co chcecie, żebym wam uczynił? Wtedy, kiedy oni chcieli godności. I dzisiaj słyszymy to samo pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Tym razem do człowieka, który wydaje się być pozbawiony godności, jest na dnie. To, że jest na dnie, pokazuje cały opis, język, okoliczności tego, w którym, jak to jest opisane. Jezus z uczniami wychodzi z Jerycha. Pierwsze miejsce, pierwsza rzecz to jest miejsce, z którego wychodzi. Jerycho, miasto zgodnie przez historyków uznawane za najstarsze miasto świata. Z drugiej strony Jerycho znajduje się w miejscu najniższym na świecie, w największej depresji świata. Już jest symbolem depresji, takiego uniżenia. Dalej znajduje się tuż obok Morza Martwego. Znowu symbol śmierci. A jeżeli się jeszcze przyjrzy biblijnej historii tego miasta, to jest miasto, które zostało, stanęło na drodze Izraelitów, którzy wychodzili z ziemi egipskiej, z niewoli egipskiej, wchodzili do ziemi obiecanej pod wodzą Jozuego. I to miasto stało na drodze. I to miasto zostało obłożone klątwą, tak zwanym heremem. Ten herem oznaczał, że nikt w tym mieście nie może przeżyć. Przeżyła tylko pewna nierządnica Rahab i jej najbliższa rodzina. To jest ta kobieta, która znajduje się w rodowodzie Pana Jezusa. A kiedy miasto zostało zniszczone, czytamy o tym księdza Jozuego, to Jozue wypowiedział jeszcze przekleństwo. Mówi: to miasto nie ma być odbudowane, a ten, który je odbuduje, odbuduje je na swoim pierworodnym i na swoim ostatnim synu. I potem w pierwszej księdze królewskiej czytamy taki opis bardzo złego króla Achaba, historii króla Achaba. To ten, który ożenił się z tą fenicką księżniczką Izabel. I tam jest powiedziane, że oprócz tych wszystkich złych rzeczy, które on robił, to że w tym czasie Hiel z Betel odbudował Jerycho, i to w ten sposób, że fundamenty jego położył na swoim najmłodszym synu, a mury zbudował z fundamentem na najstarszym, pierworodnym, a mury zbudował na najmłodszym.
To znaczy, że budując miasto, złożył w ofierze swoje dzieci. To miasto tak się kojarzy. Jest jeszcze wiele innych skojarzeń. On jest tak nisko w depresji. Do Jerozolimy jest około 30 kilometrów, a Jerozolima jest 100 metrów wyżej położona, przepraszam, kilometr, 1000 metrów wyżej położona. Jerozolima jest u góry, Jerycho jest na dole. I w tym Jerychu znajduje się człowiek, który nie widzi. Nie widzi to nie tylko to, że nie może pracować. Dla Żydów nie widzieć, to znaczy nie móc czytać Słowa Bożego. Żydzi w odróżnieniu od większości cywilizacji późniejszych europejskich, już w pierwszym wieku właściwie wszyscy, przynajmniej wszyscy chłopcy, wszyscy mężczyźni umieli czytać. Dla nas w naszych kręgach czytanie, umiejętność czytania wszystkich to jest raczej XX wiek. To było 2000 lat wcześniej, już wszyscy umieli czytać, ale ktoś, kto był niewidomy, nie mógł czytać, więc nie mógł mieć kontaktu ze Słowem Bożym. I to było takim też duchowym przekleństwem. I ten człowiek jest żebrzący. Chociaż ma bardzo ciekawe imię, bo to imię Bartymeusz od razu przetłumaczone jako syn Tymeusza. Tymeusz to znaczy wysoko ceniony. Wręcz brzmi jak taka ironia. Wysoko ceniony żebrak, syn wysoko cenionego. A jednak dla Boga, jak popatrzymy z perspektywy Pana Boga, to on jest człowiekiem wysoko cenionym przez Pana Boga. Kiedy będzie wołał do Pana Jezusa: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną, to imię Dawid oznacza umiłowany. To byłoby, moglibyśmy tłumacząc te imiona powiedzieć: syn wysoko cenionego woła do syna umiłowanego. Jeszcze jeden jest kontekst taki związany z pierwszym czytaniem. Księga proroka Jeremiasza. Jeremiasz to jest ten prorok, który zapowiadał zburzenie Jerozolimy i w związku z tym był bardzo poważnie prześladowany. I właściwie kojarzy się z takim prorokiem nieszczęścia. Tymczasem dzisiaj słyszymy: wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, wychwalajcie słowo, które jest pełne nadziei. Bo Jeremiasz też zostawił nam rozdziały takie właśnie jak ta Księga Pocieszenia, który mówi o tym, że niewola, która ma być, się skończy. Jak się skończy ta niewola, to dojdzie do pojednania. I tu słyszymy ostatnie zdanie tego fragmentu dzisiejszego. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Nam tradycyjnie to niewiele mówi. Cóż to jest? Któż to jest ten Efraim? Ale jak znamy tę historię z Księgi Rodzaju, to Jakub, czyli protoplasta całego narodu żydowskiego, miał 12 synów i Efraim zdecydowanie nie był jego synem pierworodnym. Pierwszy był Ruben, potem Symeon, potem Lewi, potem Juda. Od niego jest judaizm w ogóle dopiero od czwartego syna. Efraim nawet nie był bezpośrednim synem Jakuba, tylko był synem przedostatniego Józefa, tego słynnego Józefa Egipskiego, i nie pierwszym, tylko drugim. A słyszymy, że on będzie, jest moim synem pierworodnym. To oznacza, że będzie miał taką godność jak pierworodny. Dlaczego to podkreśla Jeremiasz? Bo w czasach Jeremiasza ta część Izraelitów, do której należało pokolenie Efraima, to pokolenie było w tej części najważniejsze, to jest to państwo północne, już była dawno w niewoli asyryjskiej. Tam została zniszczona całkowicie, zburzona, tam zostały dokonane przesiedleń, stąd powstała Samaria. Tam jest takie piękne zdanie, kilka zdań wcześniej do tego słowa, które mówi, że wtedy
kiedy przywrócę tych z niewoli, powrócą wszyscy, to strażnicy na wzgórzach Samarii będą wołać: chodźmy, oddajmy cześć Panu na Syjonie. Znowu nam to niewiele mówi, ale Samaria to jest stolica tego państwa, które się oddzieliło. Jest symbolem podziału, rozdarcia narodu. A strażnicy Samarii, strażnicy Efraima, tam dosłownie, to są ci, którzy byli wtedy wrogo nastawieni do, którzy byli właściwie strażnikami tego podziału. Ale Syjon to jest wzgórze, na którym jest zbudowana świątynia. To jest wzgórze w Jerozolimie. I ci, którzy byli wrogami, mówią: chodźmy oddać Panu nas chwałę na Syjonie. To znaczy, że dojdzie do pojednania. Od razu jest słowo pełne nadziei. Wtedy, kiedy wydawałoby się, że Jeremiasz ogłasza tylko i wyłącznie nieszczęścia. Zresztą pełne nadziei są też te słowa, które mówią o tym powrocie, że wśród nich są niewidomi, dotknięci kalectwem, ale też jest brzemienna z położnicą. O niewidomym, do tego niewidomego zaraz wrócimy, ale kobieta brzemienna to jest znak. Ten znak jest w Piśmie Świętym, też się pojawia, pamiętamy, jak jak Izajasz mówi do króla Achaza: proś Pana Boga o znak. On mówi: nie będę prosił. Mówi: to Bóg sam da ci znak. Twoja młoda żona urodzi dziecko, urodzi ci syna. To będzie znak. To jest znak błogosławieństwa Bożego. Kobieta spodziewająca się dziecka. Myślę, że też wszyscy wielcy tego świata wiedzą, że społeczeństwo, które ma dzieci, to jest społeczeństwo, które się rozwija, które idzie do przodu. Więc to jest taka zapowiedź. Teraz wracamy do tej historii owego Bartymeusza, czyli syna wysoko cenionego, który znalazł się poza murami. Poza murami to jest miejsce dla wyrzutków. Poza murami Jerycha. I co on robi? On, kiedy usłyszał, że przechodzi Jezus, zaczyna krzyczeć, to czytamy, tam dosłownie słowo zaczął wrzeszczeć. On wiedział, to słowo pokazuje, że zresztą to jest Ewangelia, która była czytana w początkach chrześcijaństwa tym, którzy chcieli wejść do kościoła. Zaczyna od tego: jak chcesz, to wołaj głośno do Boga, żeby ci otworzył oczy. Do dzisiaj Kościół Wschodni, jak się modli, to często używa tego sformułowania: haspady pamiluj, czy jest cytat z tego: Panie, zmiłuj się nade mną. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezusie, Synu umiłowanego, zlituj się nade mną. Co chcesz, żebym ci zrobił? Panie, żebym przejrzał. Tam jest też ten moment, w którym ci, którzy go wcześniej uciszali. Ta Ewangelia jest opisana w dwóch Ewangeliach synoptycznych. Oprócz tej Marka jeszcze się pojawia w Ewangelii Łukasza. I u Łukasza jest wręcz powiedziane, że ci, którzy szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. To znaczy ci, którzy przewodzą, ci, którzy są naprzedzie. Tak też może się zdarzyć w historii także naszego życia, że ci, którzy powinni nas pobudzać, to nas gaszą, nas powstrzymują. Ale on i tak krzyczał. I wtedy ci, którzy właśnie go uciszali, teraz mówią: bądź dobrej myśli, wstań, wołać. Też można przetłumaczyć: odwagi, wstań, wołać. Już oni zobaczyli nadzieję w tym. I wtedy on zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. Ten płaszcz nie przypadkiem się tutaj pojawia, bo ten płaszcz to było jedyne okrycie ubogiego. Zresztą też w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że jeżeli się udziela pożyczki pod zastaw, to jeżeli tym zastawem jest płaszcz, to należy go oddać, bo inaczej ubogi by umarł w nocy, bo by nie mógł się ogrzać. Płaszcz jest symbolem życia i on ryzykuje swoje życie, biegnąc do Jezusa. Zostawia to, bo wiadomo, jest niewidomy,
kiedy gdyby nie odzyskał wzroku, gdyby nie uzyskał wzroku, nie wiemy, czy jest niewidomy od zawsze, nie mówi to słowo, ale gdyby nie zaczął widzieć, to nie byłby w stanie odnaleźć tego, co zostawił. Więc on ryzykuje, biegnąc do Jezusa. Rabunie, żebym przejrzał. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Pan Jezus mówi, tak jak wielokrotnie powtarzał, mówił do tych ludzi, których wiarą się zachwycał. Często byli to ludzie, po których się mało by spodziewać można było wiary. To też jest taki człowiek na marginesie, po którym mało by można było się spodziewać wiary. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I wtedy natychmiast przejrzał i ostatnie zdanie, bardzo ważne. Szedł za nim drogą. To jest zdanie w takim kontraście do przynajmniej takich dwóch historii. Jedna tego młodzieńca, czy w ogóle człowieka, który przyszedł i mówi do Jezusa, pójdę za tobą, dokądkolwiek zechcesz, albo mówi, co mam czynić, żeby mieć życie wieczne. A kiedy się dowiaduje, że ma zaryzykować to, co ma, swoją własność, to odchodzi zasmucony, nie idzie za Jezusem. Albo drugi kontekst jest taki, kiedy Piotr, też wielokrotnie wracaliśmy do tego, kiedy Piotr pod Cezareą Filipową słyszy opowieść Pana Jezusa, że będzie cierpiał, że będzie odrzucony, to mówi, nie przyjdzie to nigdy na ciebie, niech cię Bóg broni. I słyszy te słowa, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. To zejdź mi z oczu, tłumaczy się też, zejdź sprzede mnie, idź za mną. Nawet Piotr musiał takie mocne słowa słyszeć, że ma iść za Jezusem, a nie przed nim, nie pouczać go. A ten człowiek, który do tej pory był ślepy, idzie za Jezusem drogą. To jest takie słowo, całe to dzisiejsze słowo pełne nadziei. Myślę, że dla każdego, kto czuje się takim na marginesie z różnych powodów, może z powodu swoich grzechów, może z powodu tego, że nie widzi sensu życia, nie widzi sensu różnych wydarzeń, które są. Ale to słowo nam podpowiada, no to wołaj, jak nie słyszysz, nie widzisz, to wołaj, a nawet wrzeszcz to. Wołaj do Pana Jezusa, Panie, żebym przejrzał. A On patrzy na nas jak na Bartymeusza, czyli człowieka wysoko cenionego, cennego w oczach Pana Boga. Na każdego tak patrzy. I wtedy, jak wołamy do Niego, to Jezus prędzej czy później odpowiada i zaczynamy widzieć sens. I wtedy idziemy za Nim drogą.